Chcę wam pokazać króliczki, tylko nie wiem, czy to się nagra, bo one już widzę, do norki się schowały. A nie, są tam za kępami traw, tylko nie wiem, czy będzie cokolwiek widać króliczków. Raczej króliczków nie będzie widać, bo one mają takie ubarwienie, że się z trawą zlewają. Ale pokażę wam w cudzysłowie nasze koniki, które dokarmiamy. Tam jest Lucky Luke. Ten czarny to jest kałdun, a ten duży to jest przewodniczyni stawa żerafa. Jeszcze do nas nie doszły na amku, ale pewnie niedługo dojdą. No, żerafka już mnie zobaczyła, już podąża w naszym kierunku. Jeszcze po drodze się będą zatrzymywać i jeść. Króliczków jak było pełno, tak tylko dwa widzę teraz. W norkach siedzą. O, pokażę wam coś tutaj. Gdzie to jest? O, widzicie, tutaj jest taka dziura, nie? Co widać, takie zapadnięcie w ziemi. To jest jedna z nor króliczków, które są najbliżej mnie usytuowanych. Później tam są takie kępy. Tam też są nory. Tam dalej jest pastwisko byków, tam bardzo dużo króliczków lata. Wczoraj biegał tutaj sarenki. W tygodniu był lis. Także ciągle coś nas odwiedza z tych zwierzaczków. Film może będzie mało interesujący, bo koń jest z daleka. Może nagram jeszcze troszkę Zosi. Żeby bardziej było wyraźne, wyszłam na wybieg do Zosi. Zośka sobie odpoczywa. Może lubi się położyć i się wylegiwać. O. Oto moja Zosia w całej okazałości. Ale będę cała w sianie. Zosiunia. Zośku. No co ci się nie podoba? Zosia. Aha, weszłam na jej terytorium. Zosia, nie chcę wam pokazać, muszę koniecznie nagrać, jak ona w piłkę gra. Jest tak ciemno. Zosiunia, ale będę miała nudny filmik, ty nawet nie chcesz się ruszyć. Zośku, no pokaż się. Na filmikach taka grzeczna. O, jak się rozłożyła, jak jej dobrze. Jak jej dobrze tak się wylegiwać. O. Kopyta wysunęła swoje i sobie leżę i odpoczywam, tak? Dobra, to kończymy filmik. Jak uda mi się nagrać coś więcej, to nagram. Pa!